Dzień dobry, dzień dobry kochane Wagi. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na energetykę przyszłego tygodnia, czyli od 17 do 23 czerwca 2024. Jak widzicie, ja już sobie tutaj Paulo Santo Kadzidełkiem oczyściłam naszą przestrzeń i karty. Dzisiaj zaprosiłam do czytania Everyday Witch Tarot. Kochani, znacie już przecież moje karty, prawda? No w tym tygodniu, kochani, może być różnie. Może być dziwnie, energicznie, agresywnie. Uważajcie, bo 22 czerwca mamy pełnie. Możecie mieć też problemy ze snem, może boleć głowa. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Kochani, dzisiejsze czytanie nie będzie z każdym rezonować, bo jest to czytanie dla większej ilości osób, więc warto by sobie odsłuchać w jakim znaku macie ascendent. Jeśli pytacie o miłość, proszę sprawdzić Wenus i znak księżycowy mówi o tych ukrytych sprawach, tak? Skarby, jeżeli jesteście pierwszy raz u mnie, może drugi raz, zostawcie sobie subskrypcję. Nie będzie Wam się wyświetlał film po fakcie, tylko telefon da Wam od razu informację, że jest. Także uśmiecham się w tym momencie do Was wszystkich o łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz, a jak Wam się nie chce pisać, to niech będzie na przykład kwiatuszek, tak? Także wy w ramach energii zostawiacie ślad po sobie, a ja wam daję przekaz. Od naszych przodków, od naszych aniołków. Zobaczymy, co oni chcą powiedzieć. A, macie Iwon. Piękna karta. Masz wyjątkowy dar kontaktowania się ze zwierzętami. Nad twoimi zwierzętami na ziemi i w niebie czuwają anioły. Aż jestem ciekawa, pochwalcie się, jakie zwierzątka mają w Agusie. No ja też muszę Was posłuchać, bo ja mam y, znak księżycowy u Was, także bardzo chętnie posłucham, tak? No to sprawdźmy, co tutaj u Was w tym tygodniu takiego ciekawego może się zadziać. Tydzień będzie ważny, bo tak jak powiedziałam, no jest pełnia, ale pełnia te życzenia, spełnia, tak? Także zobaczmy z jakimi energiami będzie nam... Dwójka kielichów, ale radość w Waszym serduszku. Uśmiech. Coś Wam się uda. Będziecie patrzeć na wszystkich i na wszystko z takim optymizmem, nadzieją, miłością i szczęściem. Ponieważ Wam się coś uda, to będziecie się często uśmiechać, będziecie wyglądać inaczej, jakoś tak jaśniej, będzie od Was taki blask bił. No? Kochani, w finansach, król kielichów, w miłości, rycerz mieczy, rodzina, przyjaciele, otoczenie, dzieci, a spentakli fajnie. Czy czegoś tu się boicie? Nie, szósteczka kielichów. Bardzo dobrze. To niech leży tu. Co tam w weekend? A z buław, no proszę Państwa, jakieś nowe pomysły, jakieś wyjazdy, szaleństwa. Odchodzi do przeszłości jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie. Coś tutaj, jakiś mały konflikt bym powiedziała. W zdrówku dwie buławy, kochani. Narządy płciowe podwójne. I Eremita, czasami lepiej się wycofać, przemyśleć. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Zastanówcie się, kochani, kiedy byliście dziewczynki u ginekologa, proszę sobie sprawdzać podwójne narządy, piersi, jajniki. Oczy, uszy, uwaga mogą pobolewać w tym tygodniu, może się jakiś tam zrobić coś, bo mamy księżyc pod spodem, więc coś, co nie boli, coś, co nie widać, coś, co jest schowane, może Wam po prostu um, narobić troszeczkę, że tak powiem, bałaganu, tak? Świeczka, Ty się świecisz, czy co? Świecisz, się, ale tak jakbyś chciała, nie mogła. No dobra, bo niech Ci będzie. Czasami tak jest z tymi świeczkami, nie? Że świecą, świecą ładnie, a potem nie wiadomo, co, co tam się dzieje, co my tu jeszcze mamy, Maga. W ogóle będziecie wyciszone w tym tygodniu, moje drogie. Będziecie takie spokojne, albo będziecie często medytować, albo będziecie uprawiać jogę. Albo na jakiś kurs się zapiszecie, albo zadbacie o swoją wewnętrzną równowagę, bo tak patrzę, że, że to wam się przyda, a przede wszystkim przyda wam się wyciszenie, przyda wam się troszeczkę nauki. No może ktoś tutaj na jakiś kurs szkolenie, pewnie, że tak, zawsze, zawsze warto edukować, edukować się, tak chciałam powiedzieć. No, i widzę, że tutaj niektórzy dostają zaproszenia, i dzięki tym zaproszeniom, dzięki spotkaniom, bywaniom z ludźmi poprawia Wam się nastrój i humor. Bardzo dobrze pod względem finansów, dlatego że król posiada, król zarządza, ale kochani, sprawdźmy. Dwójka pentakli. Paść pentakli. Gwiazda, mówiłam, że będzie dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, możecie w tym tygodniu wpaść na genialny pomysł zarobić więcej. Możecie, jeżeli już oczywiście szukacie pracy, to macie możliwość znalezienia dwóch naprawdę potencjalnie fajnych ofert. Możecie, co niektórzy otrzymać propozycje stanowiska. Jeżeli zaproponują wam kurs szkolenie do się to będzie się to wiązało z podwyżką wynagrodzenia, ale dla części z Was na przykład dostaniecie jakieś czasy pod gruszą, czy na przykład jakieś dodatkowe zlecenie, które macie zrobić i szykuje się po prostu y, tutaj jakiś dodatek, jeżeli prowadzicie swoje biznesy, karta gwiazdy przy królu kielichów, no Żyć, nie umierać, po prostu to jest wasz tydzień. Pomysły będą sypać się jak z rękawa, klienci będą mm, przychodzić. I tutaj coś czuję, że jakieś pieniądze większe spłyną, także nie martwcie się, jeżeli do tej pory nie wiedzieliście, co się dzieje, to teraz wszystko po prostu wróci do normy. I dlatego wy się, kochani, nie boicie o swój status finansowo-zawodowy, bo jest y, tyle samo dajecie, co otrzymujecie. Więc tutaj nie boicie się, że, że jakiegoś rachunku nie zapłacicie, czy coś takiego. Także tutaj y, bardzo. Bardzo pięknie karty pokazały. Myślę, że to właśnie niektórzy właśnie z tego powodu będą spokojni i szczęśliwi, tak? Mamy, kochani w miłości, rycerza mieczy, kogoś niespokojnego, kogoś szybkiego. Czasami mówimy taki dziki, tak? Ale to jest osoba, która dużo mówi, szybko mówi, ciekawie mówi, ale no właśnie, dopytajmy, paść buław szybko się nudzi. Cztery pentakle. Raczej jest skąpy. Często zmienia zdanie. Pojawia się nagle, znika nagle. Teraz już za godzinę po ciebie przyjeżdżam, masz być gotowa. Nie liczy się ze zdaniem innych. Jest dla was zaporywcza. I może być tak, kochani, jak mnie to <laughs> Może być dla niektórych z was w ten sposób, że ktoś się odezwie, kochani. I tę osobę już znacie. Czyli osoba z, brzydko mówiąc, przeszłości, jakiś czy słuchaj, to pójdziemy na kawę, to tam sobie pogadamy. Ta osoba oczywiście będzie sobie robiła nadzieję. Natomiast wy grzecznie kulturalnie. Oczywiście, że chętnie się spotkacie, ale musicie pamiętać, że ta osoba już kiedyś Wam wywinęła numer i wywinie Wam po raz kolejny. Także tutaj kart uczuciowych niejako nie ma, natomiast widzę taką dobre spędzanie czasu, zaproszenia, zjedzenie wspólnego obiadu. O tak, jeżeli jesteście kochani w związkach to ja widzę bardziej, że tutaj interesujecie się dziećmi, bardziej kochani tutaj mm, każdy sobie, tak, czyli tam spotykamy się w sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, tam do piątku pracujemy, każdy zajmuje się sobą i gdzieś tam na weekend sobie razem wyjeżdżamy, wszyscy razem możemy dołożyć czy to w gości, tak, czy to jedziemy na swoją działeczkę, czy to do mamy, taty, pięknie spędzamy razem czas, czyli w tygodniu pracujemy, weekend spędzamy czas. Jeżeli wyjeżdżacie, kochani, no to ja widzę, że tutaj każdy jest skupiony na sobie, na dzieciach i niemożliwe jest przed wami. Powiem tak: bardzo dobry czas jest właśnie na wykupywanie wycieczek, bardzo dobry czas jest na znalezienie tego miejsca, gdzie tam chcecie na wakacje jechać. I mam też wrażenie, że ktoś z Waszej rodziny, przyjaciół Wam takie miejsce może wskazać. Niektórzy będą jechać, kochani, do rodziny na jakąś uroczystość. Mam tutaj, kochani, na myśli um, uroczystość typu. Do domu rodzinnego, na urodziny, na imieniny, może jakieś przyjęcie. I bardzo proszę uważać na osoby, które tam będą, bo dołożyłam tutaj karty, z czego nie podoba mi się ten diabełek że będzie tam jakiś wujek, ciotka, ktoś tam, ktoś, kto tak, wiecie, będzie figofago, tu będzie obiecywać złote. Uważajcie, co, co... pilnujcie swoich drinków. Uważajcie, co, co do Was mówią. Nie bierzcie wszystko na serio, bo tak naprawdę. Um uważajcie co jecie, bo tak mam wrażenie, że ta osoba was będzie kusić, a jeszcze jeden, a jeszcze jeden, a zjedz i się będziecie po prostu potem no, gorzej czuć, także możliwe kochani też, że um, pójdziecie na jakiegoś grilla, czy pójdziecie na jakieś przyjęcie i po prostu tego będzie za dużo, ktoś was namówi do czegoś, a zjedz jeszcze jeden, a to wiesz, że pieczonego nie możesz jeść, zjesz i będziesz po prostu potem odchorowywać Niestety teraz swoje czasy. Także bądź mądry, karta ci radzi: bądź mądry, nie słuchaj innych, słuchaj siebie. Natomiast przekaz dla tych, którzy jadą gdzieś na wesele, na przyjęcie, na urodziny, no słuchajcie, prezent się spodoba, miejsce będzie piękne, piękna w ogóle uroczystość i wy będziecie się pięknie czuły. Ja tutaj widzę jakieś, jakieś dogadanie się, jakąś współpracę, kochani. I powiedziałabym, że humor, humor odzyskacie właśnie dopiero w weekend, że te trudy i znoje, które były w tygodniu, przyjdzie w weekend takie coś, że jest spokój. Bo e, ja coś przeczuwam, że wy albo zablokujecie, albo jakaś osoba was zablokuje, która dużo gada, która jest pyskata, która. Ciągle czegoś chce, która może i mija się z prawdą, bo Księżyc to są takie niedomówienia. Może i osoba taka. Przez którą trzeba było, no tak, która często zmieniała zdanie, miejsce, e, która była trochę taka frywolna, tak, pojawiała się i znikała. Być może taka osoba właśnie zniknie, albo tak jak mówię, całkowicie zniknie, wyprowadzi się, albo po prostu zostanie brzydko mówiąc, wykasowana, zablokowana, bądź coś w ten, w ten sposób. Ehm uważajcie też kochani na dzieci bo jeżeli by wziąć tutaj pod uwagę że to są wasze dzieci a już to są nastolatkowie to zwróćcie uwagę czy oni czasami za bardzo nie balują bo karty mówią że tutaj troszeczkę by trzeba było dyscypliny kochani wprowadzić jeśli chodzi o nasze, nasze dzieciątka tak Słuchajcie, jeżeli jesteście w związkach, to karty radzą, żeby tak troszeczkę czegoś wprowadzić nowego, jakiegoś nowego powiewu, jakiś nowy pomysł, może jakieś krótkie wycieczki, bo u was jest ten związek taki nudny, bym powiedziała, przy tej czwórce pentakli, tak? czyli związek z przyzwyczajenia jest, bo jest, zobaczymy co dalej będzie, no. Coś tam, coś tam może się wydarzyć. Więc żeby, kochani, coś się wydarzyło, warto by było albo podpowiedzieć temu waszemu człowieczkowi, może to jest sknera, może wy macie odłożone pieniądze, ale warto, kochani, skorzystać z tych podróży krótkich, tak, wyjechać na dzień, dwa, iść do parku, iść do zoo. Zobaczycie, że inaczej będziecie rozmawiać. Zobaczycie, że... Um, Jakoś tak zbliżycie się do siebie, znajdziecie wspólne, wspólne zainteresowania, może i, i, i wy się przekonacie, na przykład na pójście na ryby czy coś, i każdy z was będzie potem ja, bo ja osobiście uważam, że, że znajdziecie tutaj um, wspólny język zainteresowań i naprawdę będziecie zadowoleni, bo. <laughs> bo i u was w sypialni się poprawi i, i będziecie się więcej przytulać no a single mają, mają po prostu taki że tak powiem czas na spotykanie się, ale nie widzę że ta osoba zostanie kochani z wami na zawsze mimo tego, że wy będziecie przyjaźnie nastawieni serdecznie, to musicie sobie po prostu przemyśleć, czy ta osoba jest dla was, czy dorównuje wam intelektem, czy ta osoba jest poważna, oczytana, być może, kochani, to wy będziecie chcieli po prostu hmm, pobyć też chwilę. Może ta osoba będzie zagłośna, bo, bo rycerz mieczy jest głośny, jest hałaśliwy. A może wy właśnie potrzebujecie takiej spokojnej osoby, stonowanej, jak, jak sobie tego życzycie, tak? Kochani, no to mam dla Was propozycję. Dzisiaj Aniołki Romansowe wybierzcie kartę. Jeden, dwa lub trzy. Ja już tasuję skarby. I proszę uprzejmie. Karta pierwsza, karta druga i karta trzecia. Którą chcecie. Którą chcecie, kochani, to napiszcie. O. I ja Wam już za chwileczkę odczytam. Jedyneczki. Poznawanie się. Po prostu powoli się poznawaj, odkrywajcie się nawzajem, rozmawiajcie. To wam się przyda. Dwójeczki. Bratnia dusza. Jeżeli z kimś jesteś, tak, to jest twoja bratnia dusza. Chyba że o kimś myślisz. No i trójeczki, słuchajcie niesamowity progres. Zadzwoń do bratniej duszy. Brawo, brawo, brawo. Rewelacyjne czytanie. Bardzo fajne. Bardzo fajny tydzień. Przeleci Wam raz, dwa. Myślę, że dużo fajnych rzeczy się wydarzy. Dużo spotkań towarzyskich, dużo rozmów, czy to telefonicznych, czy to mailowych. Także sprawdzajcie skrzynki, bo może coś tam jeszcze znajdziecie w spamie. Tak się zastanawiam, czy ktoś z Was nie weźmie w tym tygodniu jakiegoś zwierzątka. Tak się zastanawiam. Być może, kochani, tak. Być może pójdziecie do schroniska. Świecisz się? No, świeci się tak, jakby chciała, a nie mogła. Patrzcie. No, dziwna. Ale jak już koniec horoskopu, no to świeczka też mówi, to idę odpocząć. Aniołki, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie horoskopu. Życzę Wam cudownego tygodnia, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, by zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. Kto może, niech udostępni na swoje tablice. Dziękuję za wsparcie kanału, dziękuję za kawusie, dziękuję, że umiecie się zrewanżować. Zaraz sobie chyba pójdę, zrobię kawusie od Was. No i wszystkiego dobrego, aniołki. Do usłyszenia. Pa, pa.